Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Temat, który pragnę przedłożyć, to charyzmaty odnawiają Kościół, perspektywy i zagrożenia. Krótkie wprowadzenie, potem aktualne wyzwania, a później postaram się przejść do współczesnych perspektyw i zagrożeń w kontekście charyzmatów. Wiemy doskonale, że Kościół jako wspólnota ludu Bożego jest mistycznym ciałem Chrystusa, zbudowanym na fundamencie apostołów, w którym od początku sprawowane są sakramenty i głoszona jest Ewangelia. I tę szczególną misję głoszenia dobrej nowiny Duch Święty powierza w Kościele wszystkim wiernym, dlatego obdarowuje ich różnymi rodzajami charyzmatami, według słów świętego Pawła z listu do Efezjan, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Głoszenie Ewangelii Chrystusowej, ono zawsze jest związane z pewnego rodzaju napięciem. Powstaje ono w momencie pojawienia się swego rodzaju nowum w przekazie dobrej nowiny, które wywołuje pewne trudności. Związane one są między innymi z właściwym zrozumieniem i przyjęciem tego, co jest nowe i nieznane. Dlatego potrzeba z jednej strony wielkiej otwartości na działanie Ducha Świętego, a z drugiej strony też roztropności, żeby dokonać właściwego rozeznania. Dlatego, gdy podejmujemy zagadnienie charyzmatów, staramy się przede wszystkim dostrzec to, co jest dobre, ale jednocześnie jesteśmy świadomi mogących pojawić się zagrożeń, które wynikają z braku właściwego rozeznania, a zwłaszcza zakorzenienia w tradycji Kościoła. Jakie są aktualne wyzwania? Tutaj chciałbym nawiązać do słów błogosławionego papieża Pawła VI z adhortacji apostolskiej poświęconej ewangelizacji we współczesnym świecie, Ewangelii Nuncjandi, gdzie Ojciec Święty zaznaczył, że choć głoszenie dobrej nowiny, ono dokonuje się pośród ludzi, którzy doświadczają z jednej strony lęku, doświadczają trwogi, to jednak w tych osobach podtrzymywany jest płomień wiary. Myślę, że te słowa bardzo są aktualne dzisiaj. Wiemy doskonale, że to głoszenie dobrej nowiny dokonuje się w takim świecie, w którym my żyjemy. Również świat dzisiejszy doświadcza lęków, tocząca się na świecie wojna, jak określa Ojciec Święty Franciszek, ona trwa w kawałkach, choćby i zamachy terrorystyczne. Ale z drugiej strony w człowieku dzisiejszym jest głębokie pragnienie Boga, nazywamy to nowy głód Boga, duchowości. Dlatego też musimy z jednej strony pamiętać, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by głosić dobrą nowinę, ale i z drugiej strony, by umacniać innych, sami musimy ewangelizować siebie jako też Kościół. Kościół zawsze powinien być ewangelizowany, żeby mógł zachowywać swoją świeżość, żarliwość w głoszeniu Ewangelii. Zresztą jest takie powiedzenie, jeśli chcemy ewangelizować innych Słowem Bożym, najpierw musimy pozwolić, aby to Słowo Boże nas ewangelizowało. W tym też kontekście Ojciec Święty, Franciszek w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium przypomina nam, że jeśli coś ma wywoływać pewne święte oburzenie, niepokój, gdzieś nas przyprawiać o wyrzuty sumienia, to przede wszystkim fakt, że wiele osób na dzisiejszym świecie
żyje pozbawionych światła wiary, przyjaźni z Jezusem, ale i doświadczenia również wspólnoty wiary, i wiele osób dzisiaj jest pozbawionych perspektywy sensu życia. To wszystko winno również przyczynić się do tego, abyśmy podjęli, my jako osoby wierzące, głęboki rachunek sumienia na temat naszego powołania misyjnego. Dlatego, że Kościół, podobnie jak Chrystus, musi być wciąż w drodze, musi być Kościołem wychodzącym naprzeciw, Kościołem, który bez znużenia poszukuje zagubionych. I w tym też kontekście sytuuje się nowa ewangelizacja, która jest nowym sposobem przeżywania w Kościele doświadczenia wspólnoty wiary i głoszenia jej w kontekście nowych sytuacji kulturowych, które powstają w ostatnich czasach. Wiemy doskonale, że wspólnoty chrześcijańskie, one są naznaczone wpływami szybko postępujących przemian społecznych i kulturowych, dlatego poszukują sposobów, by ponownie zakorzenić się w Chrystusie, który ożywia je, umacnia od wewnątrz. Dlatego dzisiaj bardzo ważną rzeczą jest umiejętne przyjęcie daru jedności Kościoła według słów Chrystusa, mianowicie ja w nich, a Ty we mnie, aby się tak zespoilili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Dlatego dążenie do pełnej jedności Kościoła jest zadaniem każdego wierzącego. Kolejne wyzwanie w dzisiejszym świecie to przede wszystkim świadomość tego, że podejmując się głoszenia dobrej nowiny w dzisiejszym świecie, nie da się tego uczynić, opierając się tylko i wyłącznie na własnych siłach. Dlatego wszyscy powinni włączyć się w jedną misję, misję ewangelizacyjną. I z pewnością też skończyły się czasy, gdy podejmowano się tego zadania w Kościele w tak zwaną pojedynkę. To znaczy, że inicjatywę przejmowały poszczególne stany w Kościele, począwszy od duchowieństwa, poprzez osoby konsekrowane, a skończywszy na laikacie. Dzisiaj jesteśmy świadkami jednego wielkiego dzieła ewangelizacji, a więc wszyscy stajemy się odpowiedzialni za powierzone nam dzieła i staramy się na swój sposób uczestniczyć w misji drugich. I mając na uwadze aktualną różnorodność darów charyzmatycznych w Kościele, jesteśmy też świadkami tego, że Ewangelia na nowo przenika do życia współczesnego świata. To właśnie Duch Święty za pomocą określonych darów, których udziela poszczególnym osobom czy też wspólnotom, daje jasne zrozumienie znaków czasu i daje również wyposażenie, by na te znaki odpowiadać w świetle Słowa Bożego. I w ten sposób tworzy się nowa ludzkość, do której Ewangelia winna zmierzać poprzez jedność w różnorodności. Istotnym zatem staje się dzisiaj właściwe przyjmowanie charyzmatów w Kościele, zarówno przez tych, którzy je otrzymują, jak i przez ogół wiernych. Dlatego, że w charyzmatach objawia się łaska, która zapewnia żywotność apostolską całemu Kościołowi. Oczywiście pod warunkiem, że pochodzą one rzeczywiście od Ducha Świętego i są używane zgodnie z Jego planem. I teraz perspektywy. Z tak przeżywanego Kościoła jako wspólnota wspólnot rodzi się duchowość komunii, która według świętego Jana Pawła II objawia tajemnicę Kościoła. Ojciec Święty w Novo Millenio Ineunte tak pisał: komunia jest owocem i objawieniem owej miłości, która wypływając z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha Świętego, darowanego nam przez Jezusa, abyśmy wszyscy stali się jednym duchem i jednym sercem. Dlatego budowanie tej komunii w Kościele czyni ten Kościół sakramentem, czyli
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Spoglądając na teraźniejszość Kościoła i wybiegając w jego przyszłość, możemy przewidzieć, że urzeczywistnienie Kościoła jako wspólnoty wspólnot może się dokonać tylko i wyłącznie wtedy, gdy podejmowane działania będą miały na celu urzeczywistnienie i uczynienie z Kościoła, domu i szkoły komunii. Bardzo dużo na ten temat pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte. I z daru tak rozumianej komunii wypływa konkretne zadanie tworzenia więzi braterskich i siostrzanych w określonej wspólnocie, gdzie realizujemy swoje powołanie i wypełniamy zadania związane z daną posługą. Wiąże się to dzisiaj, jak też było wspomniane, z koniecznością dawania czytelnego świadectwa opartego na prawdzie Ewangelii. Należy też pamiętać, że każdą wspólnotę, która pojawia się w życiu Kościoła, przede wszystkim należy budować na fundamencie liturgii, a przede wszystkim na Słowie Bożym, Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania, dzięki którym człowiek jednoczy się z Bogiem i odnawia relacje z drugim człowiekiem. W tej przestrzeni przypada szczególne właśnie miejsce charyzmatom. I charyzmaty przynależą one w sposób ścisły do struktury Kościoła. Sobór Watykański II, wskazując na obecność charyzmatów, wskazuje na trzy zasadnicze elementy. Przede wszystkim charyzmaty towarzyszą hierarchii w prowadzeniu Kościoła, utrzymują Kościół w ciągłej młodości oraz prowadzą do jedności w Chrystusie. Należy też podkreślić, że charyzmaty są odpowiedzią Ducha Świętego na pojawiające się znaki czasu, dlatego Duch Święty obdarza charyzmatami wiernych i cały Kościół po to, by w świetle Ewangelii mogli odpowiedzieć na jawiące się w świecie, w Kościele trudności, kryzysy, rozłamy czy prześladowania. Kościół Chrystusowy, który w działaniach duszpasterskich opiera się zwykle na tradycyjnych wspólnotach oraz instytutach życia konsekrowanego czy stowarzyszeniach życia apostolskiego, zostaje wzbogacony przez nowe charyzmaty w postaci zrzeszeń, wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot. To właśnie one między innymi odnawiają i utrzymują w żywotności Kościół. Ewangeliczna świeżość nowych ruchów jest tym, co odróżnia je od już istniejących wspólnot w Kościele. W praktyce objawia się ona niezwykłym dynamizmem połączonym z radością przeżywania życia chrześcijańskiego we wszystkich jego aspektach. Wyrazem tego jest między innymi rzeszanie się wiernych poprzez dzielenie się wiarą czy też współdzielenie życia. Nowo powstałe zrzeszenia wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, one proponują przede wszystkim odnowione formy pójścia za Jezusem Chrystusem. Podkreśla się w nich konieczność nieustannego pogłębiania communio cum Deo oraz communio Fidelium. W tych rzeszeniach, w zależności od różnorodności charyzmatów, uczestniczą osoby z różnych stanów, a więc są też i osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane. I wszystko to pokazuje, że Kościół nie rośnie przez prozelityz, jak często próbuje się to mówić, ale przez przyciąganie, przez świadectwo osobiste zarówno wiernych, jak i wspólnot tworzących jego mistyczne ciało. I teraz jakie są zagrożenia? Uznanie autentyczności charyzmatu wiemy doskonale, że nie jest czymś łatwym. Wymaga niekiedy wiele trudu, natomiast za rozeznanie charyzmatów przede wszystkim
odpowiedzialni są pasterze, dlatego wierni mają prawo do tego, by otrzymać od swoich pasterzy zapewnienie o autentyczności charyzmatów i wiarygodności tych, którzy zostali nimi obdarzeni. I w tym celu władze Kościoła winny być świadome rzeczywistej nieprzewidywalności charyzmatów wzbudzanych przez Ducha Świętego i oceniać ich znaczenie według reguły wiary w perspektywie budowania Kościoła. Jest to proces, który rozciąga się w czasie i wymaga też odpowiednich etapów potwierdzenia poprzez poważne rozeznanie, aż do kościelnego uznania autentyczności charyzmatu. I teraz jeśli chodzi o zagrożenia, ja te zagrożenia podzieliłem mianowicie na te, które mają charakter wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Do zewnętrznych zagrożeń zaliczyłem przede wszystkim pokusę nadmiernej autonomii oraz pokusę hermetyzmu. Natomiast gdy idzie o zagrożenia wewnętrzne, należałoby wymienić między innymi pokusę subiektywizmu, sentymentalizmu oraz pokusę wybiórczości. I teraz po kolei króciutko, chociaż nadmienię, pokusa nadmiernej autonomii. Dary charyzmatyczne są z jednej strony dane całemu Kościołowi, z drugiej zaś dynamika tych darów winna być realizowana w służbie konkretnej wspólnoty diecezji, która jest częścią ludu Bożego powierzoną pasterskiej pieczy biskupa współpracującego z prezbiterium. Dlatego niezbędnym jest utożsamienie się z Kościołem powszechnym, z jednoczesnym, dlatego też niebezpieczeństwem jest utożsamienie się z Kościołem powszechnym, z jednoczesnym brakiem więzi z Kościołem partykularnym. Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju indywidualizmem polegającym na braku posłuszeństwa hierarchii i łączności ze wspólnotą lokalną. Jest to zatem zbyt daleko idąca autonomia, która prowadzi w konsekwencji do zaniku zmysłu Kościoła wyrażonego w określeniu sentire cum ecclesia. Następna pokusa hermetyzmu polega na tym, że każdy charyzmat niesie ze sobą pewien ładunek nowości, który jest odpowiedzią, jak powiedziałem, na konkretny znak czasu. Brak właściwego rozeznania i ukierunkowania otrzymanego daru może przyczynić się do powstania wspólnoty, która zamiast podejmować wyzwania zgodnie z otrzymanym charyzmatem, zaczyna tworzyć przestrzeń zamkniętą. Brak otwartości na inne wspólnoty, brak zaangażowania w budowę jedności owocuje różnego rodzaju napięciami i prowadzi w ostateczności do znamion sekty, która uważa siebie za jedyną wspólnotę oferującą prawdziwą drogę zbawienia. Kolejna pokusa to pokusa subiektywizmu. Choć dary charyzmatyczne są udzielane dla dobra wspólnoty, to istnieje pokusa przedkładania darów osobistych nad wspólnotowe. Może się to objawić w samozwańczym powołaniu, na przykład do reformowania wszystkich, bez odniesienia do własnej osoby. Subiektywna interpretacja bez odniesienia do Pisma Świętego, do tradycji Kościoła oraz nauczycielskiego urzędu może doprowadzić do braku jedności we wspólnocie Kościoła, a nawet do rozłamu wspólnoty. Kolejna pokusa sentymentalizmu. Niewłaściwie realizowane charyzmaty i dary Ducha Świętego mogą się przyczynić do tworzenia wspólnoty, w której element emocjonalno-przeżyciowy zaczyna dominować nad zwyczajnym, codziennym i systematycznym rozwojem wiary. Podążanie za coraz to nowszymi wrażeniami, przeżyciami na modlitwie sprzyja postawie pewnego egalitaryzmu i może dojść do sytuacji,
gdy osoby zamiast budować swoją duchowość na modlitwie, Słowie Bożym, sakramentach, będą koncentrować się na doznaniach emocjonalnych i atmosferze panującej we wspólnocie. Sentymentalizm bardzo często przyczynia się do zaniedbywania systematycznego wysiłku pracy nad sobą, a w konsekwencji z powodu braku doświadczeń, doznań, do porzucenia drogi wiary. Pokusa wybiórczości polega na selektywnym podchodzeniu do charyzmatów. Może to objawić się między innymi w korzystaniu tego, co jest przyjemne i wygodne w danym charyzmacie, natomiast rezygnacji z tego, co jest wymagające. Wiemy, że charyzmat jako dar, on niesie w sobie zawsze pewne zadanie związane z jego aktualizacją. Wymaga to też wysiłku związanego często z poświęceniem i rezygnacją z siebie. Natomiast pokusa zaistnienia często właśnie powoduje, że człowiek zwraca uwagę na efekt końcowy, natomiast pomija proces do niego prowadzący. Owo selektywne przyjmowanie i realizacja charyzmatów może mieć miejsce w różnego rodzaju wspólnotach, stowarzyszeniach, a nawet w instytutach życia konsekrowanego. I choć wszyscy związani są z tym samym charyzmatem, to jednak istnieje podział co do obowiązków wynikających z jego realizacji. Pokusa selektywności może doprowadzić do tego, że wiele osób będzie chciało podejmować zadania bezpośrednio związane z przekazywaniem Ewangelii, a nikt nie będzie chciał być na tak zwanym zapleczu, uważając je za coś gorszego. W konsekwencji wybiórczość oparta na selektywizmie może doprowadzić do niebezpieczeństwa niezdrowej rywalizacji. I teraz jeśli chodzi o kryteria rozeznawania, przede wszystkim podejmując się zadania, jakim jest rozeznawanie charyzmatów, należy wyjść od fundamentalnej prawdy, że żaden charyzmat nie jest zwolniony z obowiązku zachowania łączności z pasterzami Kościoła i posłuszeństwa Kościołowi. Dokumenty, które podają cechy prawdziwości charyzmatu, zaznaczają, że każdy charyzmat niesie ze sobą pewien ładunek prawdziwej nowości w duchowym życiu Kościoła oraz szczególnej przedsiębiorczości, która może niekiedy wydawać się otoczeniu niewygodna, budzić trudności w realizacji. Dlatego przyjmowanie charyzmatów wymaga przede wszystkim postawy wierności wobec nauczania Jezusa Chrystusa i uległości Duchowi Świętemu oraz pragnienie włączenia się w zadania Kościoła. Niezwykle ważna staje się dzisiaj wierność otrzymanym charyzmatom, stąd też wierność zakłada nieustanną współpracę z łaską Bożą, by dar ten zachować i nieustannie pielęgnować. Postawa wierności zakłada przede wszystkim wierność wobec łaski powołania i otrzymanych wraz z nią charyzmatów. Wymienia się dzisiaj na pierwszym miejscu wierność przede wszystkim wobec Boga, następnym obszarem jest wierność wobec Kościoła, wierność wobec swojego powołania. Wiąże się to wszystko z radosną odpowiedzią na dar Boży i nieustannym pragnieniem wypełniania woli Boga. I teraz pokrótce tylko przedstawię kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych na podstawie listu Kongregacji Nauki i Wiary Juvenescit Ecclesia. Na pierwszym miejscu jest prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości, następnie zaangażowanie w misyjne głoszenie Ewangelii, następnie wyznanie wiary katolickiej, z kolei świadectwo rzeczywistej komunii z całym Kościołem, uznanie i szacunek dla wzajemnej komplementarności, następnie akceptacja czasu próby w rozpoznawaniu charyzmatów, obecność darów duchowych, takich jak było wspomniane, miłość,
wierność, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie i następnie wymiar społeczny ewangelizacji. I krótkie teraz jeszcze pozwolę sobie podsumowanie. By móc realizować w Kościele otrzymane charyzmaty, czy to w życiu świeckim, kapłańskim, czy konsekrowanym, należy przede wszystkim uwzględnić konieczność nieustannej formacji, która pozwala nie tylko zdobywać i pogłębiać wiedzę, ale też wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej. W ramach wspólnoty Kościoła winna to być integralna formacja do życia w jedności. I dopowiedzeniem z autobiografii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na 12 i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty, wlać we mnie pokój. Nie zniechęcając się, czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu. Starajcie się o większe dary, ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój. Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego. Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca. Słowem miłość jest wieczna. Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największą radością: o Jezu, moja miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swoje własne miejsce w Kościele. Miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój, w sercu Kościoła mej Matki. Ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywisti się moje powołanie. Tak więc charyzmaty odnawiają Kościół wtedy i tylko wtedy, gdy będą budować jedność, której fundamentem jest wzajemna miłość. Dziękuję bardzo.